Czy suplementujesz witaminę D i nie widzisz efektów jej działania? Co gorsza, wykonujesz badanie w laboratorium i widzisz, że suplementacja wcale nie podnosi poziomu witaminy D w twoim ciele. Jeśli już podnosi, to tylko w niewielkim stopniu. A może opalałeś się całe ostatnie lato po to, by podnieść poziom witaminy D w swojej krwi, a to także w żaden sposób nie wpływa na poziom witaminy D w twoim ciele? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, dlaczego wiele osób bardzo słabo reaguje na suplementację witaminy D. Oczywiście opowiem Państwu także, jak możemy sobie z tym poradzić. Aby zaciekawić Państwa dzisiejszym odcinkiem, pragnę Państwu uświadomić, że prawie 70% naszego społeczeństwa ma zbyt niski poziom witaminy D w swojej krwi. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na odcinek. Dzisiejszy film musi rozpocząć się od najważniejszej zależności, czyli od zaburzeń w zakresie gospodarki magnezem, które mogą prowadzić właśnie do zaburzeń w gospodarce witaminą D. Dlaczego akurat występuje zależność między magnezem a witaminą D? Otóż magnez jest główną składową enzymów biorących udział w metabolizmie witaminy D, zarówno w zakresie naszej wątroby, ale także i nerek. Istnieje aż 8 punktów w metabolizmie witaminy D, która nie mogłaby mieć miejsca, gdyby nie magnez. Zatem niedobory magnezu zawsze będą prowadziły do zaburzeń w gospodarce witaminy D, a powszechny niedobór magnezu jest zjawiskiem tak samo częstym jak niedobór witaminy D. Wynika to z kilku przyczyn. Przede wszystkim, jemy bardzo dużo żywności przetworzonej, w której występuje ogromny deficyt magnezu. Nasze posiłki obfitują w produkty gotowane, w których także zawartość magnezu jest niższa niż w produktach surowych, nie zawsze, ale często. Niestety wszędobylski cukier także ogranicza nam wchłanianie magnezu, a to z kolei oczywiście znowu rzutuje na poziom witaminy D. Inne stany to takie jak stany chorobowe, np. cukrzyca typu drugiego, w której dochodzi do zwiększonego wydalania w moczu magnezu, a także zwiększonej utraty magnezu. Różnego rodzaju choroby jelitowe, takie jak zespół jelita drażliwego, celiakia, choroba Crohna czy chroniczne biegunki, one także prowadzą do tego samego stanu. Na poziom magnezu mogą rzutować także niektóre leki, w szczególności leki stosowane np. w leczeniu choroby refluksowej albo wrzodów żołądka. Tym samym wszystkie te czynniki, które przed chwilą wymieniłem, czyli czynniki, które obniżają nam poziom magnezu, niestety tym samym zawsze rzutują nam na problemy z metabolizmem w zakresie witaminy D. Kolejno chciałbym powiedzieć o zależności między lekami oraz niewłaściwym poziomem witaminy D w naszym ciele. Istnieje grupa leków, która będzie blokowała nam działanie witaminy D poprzez zablokowanie jej wchłaniania z naszego przewodu pokarmowego. Jednym z takich leków jest orlistat, czyli lek wykorzystywany w trakcie leczenia otyłości. Kolejno działanie takie mogą wykazać także leki zawierające w sobie cholesteraminę, czyli substancję, która znajduje się w lekach, które obniżają nam poziom cholesterolu we krwi. Dalej, działanie takie może wykazać prednizon, ma właściwości przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne i w zakresie chorób właśnie z takimi objawami ten lek jest stosowany. Na końcu do grupy leków, które osłabiają nam działanie witaminy D lub zaburzają jej metabolizm i wchłanianie, należy zaliczyć leki antywirusowe. Więc jeśli przyjmujesz regularnie którykolwiek z powyższych leków, może być to jedna z przyczyn problemów w utrzymaniu prawidłowego stężenia witaminy D w twoim ciele. Możemy o tym wszystkim przeczytać w badaniu naukowym z 2013 roku, którego tytuł jest następujący: Interakcje leki-witamina D. Systematyczny przegląd literatury. W kolejnym punkcie chciałbym powiedzieć o zależności między anemią a zbyt niskim stężeniem witaminy D w twojej krwi. Jeśli utrzymuje się u ciebie przewlekła, długotrwała anemia, co gorsza, niezdiagnozowana, nieleczona, niepopierana leczeniem żelazem, może to niestety negatywnie rzutować na poziom witaminy D w twoim organizmie. Przyczyną tego stanu jest fakt, że witamina D bierze udział w erytropoezie, czyli w procesie namnażania oraz różnicowania się erytrocytów. Mówiąc prościej, czerwonych krwinek. Zatem długotrwająca anemia będzie powodowała, że organizm będzie wykorzystywał witaminę D do bardzo ważnej funkcji w naszym ciele, czyli do tworzenia czerwonych krwinek, bez których nie jest możliwe przenoszenie tlenu w naszym ciele. Jak zatem widać, organizm przenosi witaminę D do tego miejsca, gdzie jest bardziej potrzebna.
Bo w pierwszej kolejności tutaj witamina D ratuje potrzeby tlenowe organizmu, zamiast na przykład wpływać na naszą odporność, gdzie w zakresie odporności witamina D ma ważną rolę, ale nie najważniejszą, bo bez tworzenia erytrocytów, jak wszyscy wiemy, nasz organizm nie jest w stanie w ogóle funkcjonować. Czytamy o tym w badaniu naukowym z 2016 roku, którego tytuł jest następujący. Witamina D i niedokrwistość. Wgląd w rozwijające się stowarzyszenie. Tutaj od razu poprawię, jest to oczywiście niedokładność tłumaczenia translatora Google. We wnioskach tego badania czytamy. Ostatnie badania sugerują również, że witamina D może wspierać erytropoezę. Kolejna, niestety mało sympatyczna informacja to narażenie naszego społeczeństwa na działanie pestycydów, które dostają się do naszego organizmu drogą pokarmową. Zależności tych dowiedziono w 2012 roku w badaniu, którego tytuł jest następujący. Związek między pestycydami chloroorganicznymi a niedoborem witaminy D w populacji USA. We wnioskach czytamy. Obecne badanie sugeruje, że narażenie na niektóre pestycydy prowadzi do niedoboru witaminy D u ludzi. Tutaj serdecznie mogę polecić Państwu moją książkę na ten temat, której tytuł jest następujący. Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Cały piąty rozdział poświęcony jest właśnie pestycydom oraz temu, w jaki sposób po pierwsze blokować przedostawanie się pestycydów do naszego organizmu poprzez drogę pokarmową oraz jak pestycydy z naszego ciała usuwać. Link do mojej książki pozostawię w opisie tego filmu. A my idziemy dalej. Co jeszcze może powodować, że nie możesz podnieść poziomu witaminy D zarówno poprzez suplementację, ale także poprzez intensywne opalanie? Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, że promienie słoneczne w naszej skórze wytwarzają właśnie witaminę D. Kolejny punkt jest także bardzo ciekawy. Niestety, niski poziom witaminy D może towarzyszyć otyłości. Dzieje się tak dlatego, ponieważ osoby otyłe potrzebują nawet 4 razy więcej witaminy D niż osoby szczupłe. Zatem, przy normalnej podaży witaminy D, tak jak ma to miejsce w populacji szczupłej, utrzymanie normalnego poziomu u osób otyłych jest po prostu niemożliwe. Niestety u osób z nadmiarem tkanki tłuszczowej witamina D właśnie w tej tkance się kumuluje. Zatem wolna frakcja witaminy D, czyli tej witaminy, która pływa w naszej krwi, jest odwrotnie proporcjonalna do zasobów tłuszczu w naszym ciele, czyli im jesteś bardziej szczupły, tym twojemu organizmowi lepiej jest po prostu dysponować witaminą D. Możemy o tym przeczytać w badaniu naukowym z 2000 roku, którego tytuł jest następujący. Zmniejszona biodostępność witaminy D w otyłości. W kolejnym punkcie chciałbym zbiorczo powiedzieć o borze oraz o witaminie K. Niestety w naszym społeczeństwie równie powszechne są niedobory boru, a jak mówią badania naukowe, bor przyspiesza, usprawnia działanie witaminy D. Ale nagrałem cały odcinek na temat boru na swoim kanale, nie będę tutaj niepotrzebnie duplikował treści i do tego odcinka serdecznie Państwa zapraszam. Natomiast jeśli chodzi o witaminę K, mówimy o tutaj witaminie K2 w izoformie K2MK7, to aby witamina D działała lepiej, to 1000 jednostek międzynarodowych witaminy D powinniśmy w tym samym czasie połączyć z witaminą K2 w ilości od 50 do 100 mikrogramów. O tych zależnościach także jest cały odcinek na moim kanale. W kolejnym punkcie chciałbym zauważyć korelację między paleniem papierosów a obniżonym poziomem witaminy D. Palenie tytoniu oprócz tego, że obniża nam poziom witaminy D, to także uniemożliwia prawidłowe działanie witaminy D poprzez blokowanie receptorów tej witaminy w wyniku negatywnego działania substancji smolistych właśnie na te receptory, czyli tutaj mamy dwustronną pułapkę. Oprócz tego, że papierosy obniżają nam poziom witaminy D, to już ta obniżona zawartość witaminy D działa jeszcze słabiej, ponieważ nie może wiązać się prawidłowo ze swoimi receptorami w komórkach. Temat jest prosty, oczywisty, nie wymaga głębszego uzasadniania, ale oczywiście dowód naukowy musimy pokazać. Badanie z 2015 roku. Palenie jest istotnym wyznacznikiem niskiego poziomu witaminy D w surowicy u zdrowych mężczyzn w młodym i średnim wieku. Akurat w przypadku tego badania tytuł brzmi już jak podsumowanie, więc nie tracąc czasu, idziemy dalej. Dalej, chciałbym bezwzględnie przypomnieć Państwu, że nasza stłuszczona wątroba jest silnie korelowana z niskim poziomem witaminy D, chociaż w tym przypadku nie znamy dokładnie kierunku oddziaływania, czyli czy stłuszczona wątroba powoduje niski poziom witaminy D, czy też niski poziom witaminy D powoduje stłuszczoną wątrobę. To mimo braku wiedzy na temat właśnie tej zależności
informuję Państwa o tym spostrzeżeniu z jednej prostej przyczyny. Stuszenie wątroby jest bardzo powszechną przypadłością w naszym społeczeństwie, zatem dla wszystkich tych, którzy wiedzą już, że mają stuszczoną wątrobę lub wszystkich nowo zdiagnozowanych, mam bardzo proste przesłanie. Zbadajcie sobie poziom witaminy D w waszym organizmie i zanim zaczniecie ją suplementować, sprawdźcie, co możecie zrobić, aby zmniejszyć stłuszczenie waszej wątroby. Na ten temat także mam cały odcinek na swoim kanale. Takie kompleksowe podejście pomoże Państwu nie tylko poprawić stan waszej wątroby, ale także poprawnie wyregulować poziom witaminy D. Badań, które dowodzą powyższe zależności, jest dziesiątki, ja może przytoczę najświeższe. Badanie z 2020 roku, związek między statusem witaminy D a niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby u dorosłych. Badanie szpitalne. We wnioskach tego badania faktycznie możemy przeczytać, że istnieje silna zależność między poziomem witaminy D i stłuszczeniem wątroby. Kolejna, bardzo oczywista przyczyna niskiego poziomu witaminy D w naszym ciele to notoryczne oraz ciągłe przebywanie naszego społeczeństwa w zamkniętych pomieszczeniach. Wszyscy wiemy, że witamina D tworzy się w naszej skórze pod wpływem działania promieni słonecznych. Słońce rzutujące na naszą szyję i otwarty dekolt potrafi w przeciągu 30 minut wyprodukować nam około 15 do 20 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D. Tylko pod warunkiem, że jesteśmy na działanie tych promieni słonecznych wystawieni. Niestety w zamkniętych pomieszczeniach dostęp słońca jest na poziomie zerowym. I ktoś pomyśli, zaraz, doktor, czemu nam takie głupoty opowiadasz? Przecież w moim domu, w moim biurze mam duże piękne okna i przez te duże piękne okna ogromna ilość promieni słonecznych trafia na moją skórę i w ten sposób generuje sobie witaminę D. Niestety jest to nieprawda. Synteza witaminy D w naszej skórze zachodzi pod wpływem promieni UVB, a te niestety przez szyby zarówno biur, jak i samochodów są całkowicie blokowane. Zatem nawet dobrze nasłonecznione biuro, salon, dom lub pokój niestety nie wpłyną pozytywnie na poziom witaminy D w naszym ciele. Co zatem zrobić, aby zwiększyć poziom witaminy D w naszym organizmie? Oczywiście po pierwsze postaraj się wyeliminować przyczyny, o których powiedziałem w dzisiejszym odcinku. Po drugie zadbaj o prawidłową podaż witaminy D wraz z dietą. Możesz spokojnie przyjmować nawet 10 tysięcy jednostek międzynarodowych tej witaminy D dziennie. Pamiętaj jednak, aby podawać witaminę D z innymi witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach, czyli z witaminą A, D, E oraz K. Poza tym w słoneczne dni postaraj się spacerować i wystawiać swój organizm na działanie promieni słonecznych. Takie kompleksowe podejście do uzupełniania witaminy D w Twoim organizmie na pewno przyniesie pozytywne efekty. A z mojej strony na dziś to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.